Cześć, z tej strony Piotrek, witam Was w kolejnym odcinku mojego vloga. Dzisiaj będziemy sprawdzali cielność naszych jałówek. Mamy do sprawdzenia 6 jałówek. Zobaczymy, ile po inseminacji sztuk jest zacielonych, a ile ewentualnie będzie do ponownego zacielenia. 3 limuzy, które mamy, nie były jeszcze zainseminowane ze względu na to, że są za małe. Ja jeszcze wolę troszeczkę poczekać na to. Czyli pierwsza jest. Tak. Czyli mam na razie 2 do 2. No, to jest powiększone matyce. Był widoczny przed chwilą płód. A tutaj jest widać płód cielaka. Tu powstają zalążki łożyszczy. Prawa cielne. No to dobrze, czyli mamy 3 do 3. Tak, na razie 100%. Było ładnie widać cielaka. O. 35, 37 dzień ciąży. Wytrąca się łożyszcze i tutaj płód jest. O, super. O, widać. Czyli jedynie. Kolejna. Kolejna cielna. Tu jest jeden jajnik widoczny. Krowa jest niecielna. Macice jest puste. Tu są widać rogi macice. Czyli na razie jedna niecielna na tyle, to i tak jest nieźle. Jak na pierwszy raz, żeśmy i tak tamte strzelali, to... I ta krowa nadaje się na PGF-a do ustawienia. Super. Jak widzieliście tutaj na filmikach, nie wszystkie krowy są cielne. Na 6 sztuk, 4 sztuki są cielne, 2 są niecielne. Jedno będziemy powtarzać niedługo, bo dostała PGF-a, a jedno troszeczkę jeszcze przytrzymam, bo troszeczkę lekarz powiedział, że ma słabo macicę i lepiej ją troszeczkę jeszcze tam podbudować. Tutaj z panem doktorem jeszcze rozmawiałam na temat tych limuzy naszych i najprawdopodobniej gdzieś tak grudzień, styczeń byśmy je inseminowali, ale to wszystko jeszcze się okaże. W sumie jak na pierwszy raz to 4 sztuki na 6, to uważam, że to jest nieźle. W tamtym roku na przykład nasz Angus powtarzał 4 razy. I to tak nie zawsze się trafi, jakby się chciało, ale myślę, że 4 sztuki na 6 to jest nieźle. Kryliśmy Angusem czerwonym. Czyli teraz pod wiatą u mnie tutaj w ciąży są 3 mąbeliardy i 1 simentol. Jeśli mój film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie. A ja jutro jadę na wystawę rolniczą do Siedlec i też postaram Wam się coś przygotować. Trzymajcie się, cześć! Szyba już przygotowana, zaraz tutaj będziemy montować. Dzisiaj rano troszeczkę padało. Pogoda tutaj jak widać już jest ładna. Troszkę chlapa jest, ale deszcz jest potrzebny. Zaraz będziemy szybę składać.